Tak wygląda Opole, które nas żegna. 5:21 wyjeżdżamy. To widać przez okna, to znaczy niewiele widać. Lucjan, gdzie jedziemy? No, gdzie jedziemy? Przecież nie. A gdzie? Na północ. Na Belonę! Witam, panie Leszku. Miły uśmiech w lewo. W prawo znaczy się, w prawo. Tu jest prawo! Czyje prawo? Twoje. No i to byłaby tam Odra. Jedziemy do Pucka, do naszego ulubionego miejsca, czyli KOM Puck, harcerski ośrodek. Piękny, z przyjemnym kierownikiem, z pyszną kuchnią domową. Kucharkami! A co ty będziemy ciągnęli takie! Takie belony będzie, no może troszkę mniejsze, ale będziemy ciągnęli. Idziemy! Słuchaj, jak Leszek zobaczy nasz sprzęt, jak nałapiemy ryb, to będzie plusem brody, ale jak nam nic nie wyjdzie, to nam... To będzie się dopiero wichrał. Nakupili tego tyle. Nie no, to wiesz, ja nie mam żadnych koszyczków niczego. Nie wiem. Ja mówię o belonie. Nie, o belonie. Mamy tyle sprzętu na belonie, że głowa boli. A ja nawet nie wiem, co ja mam. Wczoraj żeśmy pół dnia składali to. Jak zobaczysz, to fajnie będzie, będzie fajnie. Żeby nie lało. Mam nadzieję, że macie na całej drużynie. Tak, tak, jasne. Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia, do widzenia. Co? Tu składam. Idą na dół. Nie, odwrotnie.
pewno. Jedna? Proszę, bread and butter. Kolega przygotowuje się do zawodu wędkarskiego. I na takie ładne będziemy próbowali, i na takie wszystko. A jakie jest jeszcze jedno pudełko ze ślicznymi, tylko jedne mają chyba inne zdanie na to. Na ten temat. Biedne te balony, takie. To które miejsce kolega zajmie, bo to tak no, na chybił trafił. Bez przesady, no drugie może być. Gadzi wychodzi, wychodzi z hotelowca. Idziemy na papu, będziemy... Nie, teraz idziemy na odprawę. No tak. A ty byś go ciągle żarł. Odprawa podobno najpierw. Co tak migasz? Tam ze strony? No. Tak, tam ze strony. Przykro, przegraliście. Cześć. Nie będę cię ściskał, dobra? Ale ja, oni są trochę starci, długo schodzą ze schodu. Okej, nie, no idziemy, ustalimy, bo my żeśmy przygadali. Witam. Co? Pierwsza ulica zachodnicza, Moreno, tam jest Rychachowski Mirosław, Bieliński Michał, Dołgowski Marian. I teraz oczekuję od kolegów do pola, aby mi przedstawili skład do Moreno. Program Sterny Grodzki, Janusz Kurdeński. Lucjan kapitan. Tak. Lucjan Babczyk kapitan. Jeśli chodzi o sędziowie zawodów, to z ramienia opat jest Dąbrowski. Jest pomidorowa rzeczywiście, ale... Mówisz o menu? Ja mówię o włączaniu. Jesteście w ukrytej kamerze, jak się to pytał. Tutaj!
tutaj, na Rzucewo, za cyklem po Cegielni, tam trochę połapiemy, tam już z powrotem, potem pójdziemy na Wyspę Kormorana, na wypłycenie, nie? Idziemy ostro na wodę, nie? Dlatego odeszłem. Bo całkiem płyniemy prostopadle na środek. Odpływamy od brzegu całkowicie. Dobra, wyrównaj. Teraz będziemy tak prosto płynęli tym kursem. Sprawdzaj co chwilę kilometr z tyłu, żeby utrzymać kurs, nie? Małe samczyki. Ryba. Kurde, wyczepiła się druga ryba. No no, a nie, są tu ryby, czyli zrobimy nawrót. Ale ja myślę, żeby odwrócić w stronę brzegu i z powrotem, nie? Za chwilę. Nawet trochę takim płytszym kursem. Robimy nawrót i idziemy w brzegu z powrotem. No bo tu są ryby. Pójdź moją kurtkę, nie? Pójdź moją kurtkę. Chłopak mi się tu nie podoba. Nie mogę rzucać w ogóle. Oj, 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 co ty tam ciągniesz? Beluna! Jest.
Uwaga! Uwaga! Zabić! Wodek. Albo wiecie, no grzec chyba to dał. Chyba, że ja wyczerpię. Dobra. Co? To jest wiecie, tak? Tak. Ładna duża. Nie słychać. I nie będzie słychać, bo mam bardzo słaby głos. Osłabłeś po tym. Ale mam słaby głos. Dypi, leci z guzi. Wyjeżdżamy, drugi dzień zawodów. Kondycja dobra. Musimy tamtych pokonać. I tak żeśmy pokonali wczoraj. No to, to zobaczymy, jakie będą wyniki później. Nie. Lekko pomacha ręką. Przejechał. Kasiu, cześć. Ten czarny się obróci. Kupuj się ładnie. Może być bez sarki. Ale i będziemy co robić? Łapać. Dlaczego spływamy z wody? Ponieważ ryby nie biorą. A tam nie biorą. A to, że pogoda burzowa, to tam nie. Jaka pogoda? Zaraz zobaczymy. Oku. Coś tu się popsuło chyba, nie? I to na dokładkę jeszcze kapie. A za chwilę będzie jeszcze bardziej kapać. Lucjan też nam musi utrwalić. Nie będzie takiego wrażenia, nie? O, tutaj widać tą chmurkę. Wow! I to jest to, co nad nami. No to tak będzie. Na filmiku nie będzie takiego wrażenia, nie? O, tutaj widać tą chmurkę. Wow! I to jest to, co nad nami. No to tak będzie. Piękna chmura. Fajnie wygląda ten kolorowy kombinezon. Tak. Jeden, drugi. Ten fajniej, bo nowszy. Tylko żebyście przez to nie mówili, że mam ryby nie brały, nie? To cholera wie. Na jezioro to słabo go ubrać, bo ryba ci w tak.
będzie widać. Taki omadurony, to już nic więcej, koniec. Nie pada, samochód możemy zapalić. Jak nie pada? Muszą bardzo powoli ostatnio podchodzić. Także proszę o Proszę. Słuchajcie, jakie pyszne. No, bo nie ma nic wspólnego z łososika. Nie, że będzie łososika. Co? No troczka, no. To obiadu nie dostaniesz. Który mam ten obiad w końcu? No nie wiem, właśnie miał... zajrzę. Znaczy w rozkładzie jazdy mamy 12. Gdzie? 12. Będzie widział, to jest... Spróbuję tylko. Kawałeczek. Nie, no troczka jest rewelacja. Dziubnę sobie tylko. Super jest. Dobrze. Pycha. 42? Czy 2 złote drobne? Zajdzie pan może? Nic, dobra. Do pana dyszkę? Nie, do pana będzie też potrzebne. 2 stopnie. 8. I tam muszę 8, ale tu w takim nie mam już. Nie chcę się zapłacić, tylko że trochę z silnikami jedzie. Fajne mokasyny. Mogą się gdzieś rozstrzymać z sobą. Teraz palę. O której to jest? Właśnie nie wiem. Ja będziemy do 12, teraz zmieniam już o 14. Zobaczę. No wiesz co, a nie, no będzie się tak... Tak się źle czujesz? Ja? Nie. Czuję się gorzej. Ojej, to nie jest żart. Uwaga, Przepraszam. Przepraszam. Uwaga. Rzeźbiarza. Specjalnie dla ciebie. Wow. Na tą okazję. Wow. Żebyś sobie przypomniała, jak było, jak w tym Plymouth wylądowałeś. To ty tak wyglądałaś. O, jakie Kadziu, poczekaj. Pokaż Asia. Ja jej daję, ona to bierze, a jeszcze ja fotografuję. A ja fotografuję. No. Ale ja mogę wejść na rąk. Nie, już jesteś przywiązana. Ja już, właśnie, ja już zaraz... Dobra. Na uroczystość przybyli pani Magdalena Adamowicz. Gratulujemy, Jacyszku. I nasze dziewczynki, belonki, bo dzisiaj mamy belonadę, chodźcie beloneczki, to są belonki. I syrenka, wręczą kwiatki. Bo to szczęśliwy moment dla nas wszystkich.
dla całej czyniła jako pierwsza Polka białogłowa, Polska białogłowa. Uznając przez to ogrom trudu i przeciwności, z jakimi zwycięsko zmierzyć jej się przyszło, żeglując po wielce burzliwych i nieprzyjaznych oceanach, nadaję pani kapitan honorowy tytuł kapra puckiego. To już jest glejtaną. Puck 18 maja Anno Domini 2019. Proszę Państwa, ja poproszę na początek pierwszego znakomitego gościa, panią Magdalenę Adamowicz, która przybyła z prezentem. Szanowne mieszkanki Pucka, drodzy panowie, mieszkańcy Pucka, ale także pokazuje, że są miejsca, gdzie kobiety rządzą, gdzie kobiety są silne, gdzie kobiet na scenie jako dysydentów jest więcej niż mężczyzn. Brawo dla pani kapitan Joanny i brawo dla pani burmistrz Hani, bo jest to bardzo rzadka okazja. Mnie silne kobiety inspirują, dodają mi siły. Po tym, co przydarzyło się mi, mojej rodzinie, nic nie daje mi większej nadziei niż to właśnie, że kobiety potrafią, jeżeli muszą. Panowie dzisiaj są tu tylko dla pomocy. Proszę Państwa, ale najbardziej cenny dla mnie gest dzisiejszy, symboliczny prezent dla obu pań, to jest zaproszenie do mojej międzynarodowej koalicji Imagine There Is No Hate. Wyobraź sobie świat bez nienawiści, bo w takim świecie możemy wszystko. W takim świecie możemy pokonać wszystkie przeciwności. I was wszystkich zapraszam, bo nienawiść nie ma granic i internet nie ma granic i siła kobiet, co pokazała nasza cudowna pani kapitan, też nie ma granic i można opłynąć cały świat i ogromne brawa. A ponieważ w Pucku rządzą kobiety i siła jest kobietą i widać, że tutaj w większości są kobiety, ale ja wam powiem, dlaczego tak jest, bo mężczyźni są w łożu, oni łowią ryby, a kobiety muszą tutaj trzymać porządek i dobrze zarządzać. Haniu? Dziękuję bardzo. Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego zapraszam do mikrofonu. Czy ja na posłanku chciałem wyjaśnić, że jestem tylko tu, tylko dlatego, że tu mnie delegowała moja żona. A mówiąc na poważnie, to dziękuję pani burmistrz za zorganizowanie tak tutaj sympatycznego przejęcia. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, bo tu widać, że panuje prawdziwa familijna atmosfera. Ponieważ to jest coś, co ja chciałam robić od lat, więc ja właściwie mogę powiedzieć, że ja się cieszyłam każdą milą, każdą minutą, każdym dniem. I jak ktoś mnie pyta, czy były złe momenty, ja mówię, no były, ale głównie były fajne, bo po prostu ja tam po to byłam, żeby się po prostu cieszyć tymi oceanami, jachtem. Super, bo zauważyłem, że melodia z tamtych właśnie świszczących wiatrów jest pani duszy. To słychać. Ja tracę głos, bo ja nie mówiłam długo podczas rejsu, a teraz jest tak sympatycznie, miło i ja coś tam opowiadam. Niestety odbija się na moim gardle. Zapaliśmy tak do... No. O której to jest? Właśnie nie wiem. Ja będziemy do 12, teraz mimo że 14. Nagrywania zaczynamy od początku. Wracamy do Domciu. Mamy 379 km. Garmin, a Janosik na to samo. Nie wiem, czy kierowca będzie miał ochotę, żeby powiedzieć na temat tego, co tu słychać, co się dzieje, jak przyjedzie. No, jedzie się bardzo dobrze, nie ma śniegu, jak mówiłem. Ale było próbne nagrywanie. I oznakowanie po końcu. Na temat wycieczki się nie wypowiadam, bo jest to wszystko nagrane. Wycieczka była przecudowna.
Belony dopisały. Silnie Budaj dopisały zarówno jesiotry, jak i karpie. A ciekawe, kto wygrał zawody Belonadę? No, to już w ogóle jak zwykle. Oczywista oczywistość. Czyli Opole wygrało. Opole górą! Puchar jest nasz. Opole tak górą! Jest. Co, Opole, co? Puchar, Opole górą! Puchar zaliczony, kolejny zresztą. On jest nasz, ten z tyłu? No cicho, no, ale przypisany. Ale przypisany, bo... Jedziemy, wracamy, ale fajnie. Ale powiem wam, że dzisiaj... Jesiotry były prześliczne. No i to byłoby na tyle. Nic tu nie widać. Słabo dmuchają, zaparowane mamy okna. Do domu niedaleko, tylko 400 km. 374. Co prawda, ta kamera ma ten minus, że nie można podłączyć do niej mikrofonu. Jest tylko wewnętrzny. To nagranie nie zawsze jest takie jak trzeba. Audio. Wideo jest dobre, bo jest full HD. Wow.